Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy porównanie dwóch fantastycznych dronów. Najnowsze jednostki od DJI, te większe poza Mini 2, R2 i R2S. I czym one się różnią? Zrobimy dzisiaj taki materiał, który będzie polegał na szybkim porównaniu. Opowiem parę słów na temat tego, jak się eksploatuje R2, bo to jest jeden z najlepszych dronów, jakie mamy. I co wnosi R2S? Tutaj oprócz oczywiście 5K mamy jeszcze inne cechy, o których powiem zaraz, ale zaczniemy od właśnie Mavica R2. Zastosowano już OcuSync 2, czyli ten zasięg w porównaniu do Mavica R1 jest znacznie lepszy. Można nim latać, ja bym powiedział, nie próbowałem nawet tak daleko latać, ale ja bym powiedział, że można nim spokojnie polecieć na parę ładnych kilometrów, jak ktoś jest oczywiście odważny. Ma czujniki z przodu i z tyłu, dolne, i ma też światło dolne, to co jest charakterystyczne. Wcześniej Mavic Air pierwszy nie miał światła dolnego, także widzimy, że jest to wspomaganie lądowania i startu, szczególnie jak jest ciemno. Jak już mamy taką sytuację, że chcemy wieczorem polatać, to ta lampa bardzo nam pomaga. Jeżeli chodzi o czas lotu, on nawet ma lepszy czas lotu niż R2S, dlatego że R2S wykorzystuje mocno wentylator, a R2 nie męczy się tak przy na przykład filmowaniu w 4K, bo ma troszeczkę inny sensor i ten procesor nie musi pracować tak mocno jak w R2S, gdzie jest 5K na przykład, więc ten lata dłużej, ja bym powiedział, że około pół godziny na pewno lata. Tak 28 minut, podają 34 minuty, ale 28 minut to jest to, o czym możemy powiedzieć. Bardzo ładnie omija przeszkody. Jak go ustawimy w tym trybie bypass, to możemy nawet spokojnie latać po lesie. Oczywiście jak nie ma takich drobnych gałęzi i krzaków, jak nie jest to gęsty las, tylko jak są pnie pojedyncze, można go puścić i jest dobrze doświetlony las, jak najbardziej tak. Teraz popatrzmy na kamerę, bo ten układ tu jest bardzo ciekawy. W tym modelu DJI po raz pierwszy wprowadziło sensor 48 megapikseli. Fakt, że on jest mały, więc to nie są duże piksele, bo 48 megapikseli mówi się przy takich profesjonalnych aparatach czy kamerach, że to jest dużo, ale tu mamy oczywiście małe optyki. W każdym razie z sensora 12-megapikselowego mamy układ poczwórny, czyli quad Bayer, i on może nam dzielić się i robić ujęcia w 48 megapikselach. 4K nagrywanie w 60 klatkach nawet, czyli można sobie zwolnić później w postprodukcji o połowę. I mamy też zoom tutaj po raz pierwszy, więc wygląda to dość dobrze. Mamy też wideo HDR tutaj, sensor półcalowy, i w dobrych warunkach oświetleniowych, tak w ciągu dnia, jest naprawdę super. To, o czym można, oczywiście, no to jest mała optyka, to zresztą widać na pierwszy rzut oka, że to nie jest potężna kamera, więc jak się robi ciemniej, to już skupiamy się bardziej na zdjęciach. Jak się robi ciemniej, już te zdjęcia, już filmy będą śnieżyły. No to jest normalne, bo trzeba wydać pewnie ze 2000 więcej, żeby było trochę lepiej. Chociaż i tak nie jest lepiej, dopiero Otel albo Mavic 2 mogłyby być lepsze niż R2S. To, co jest fantastyczne i to, co wprowadzono z Maviciem R2, to jest funkcjonalność Focus Track. W ogóle tutaj już mamy aplikację DJI Fly, czyli łatwiejszą aplikację do obsługi, a Focus Track ma trzy funkcjonalności. Active Track, kiedy nas śledzi, Spotlight, kiedy utrzymuje obiekt w centrum kadru, niezależnie czy poruszamy dronem, czy dron tylko wisi. I trzecia rzecz to jest Point of Interest, czyli POI. No i to, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, hyperlapsy ma tutaj też fajne, czyli takie zdjęcia, timelapsy w ruchu, można do 8K, ale ja bym powiedział, że co 2 sekundy najlepiej sobie ustawić, czy waypoints, czy tego typu hyperlapsy, one działają bardzo dobrze i to fajnie się sprawdza. Ogólnie ja z tego drona jestem bardzo zadowolony, wykorzystywałem go do ujęć filmowych głównie, oczywiście robiłem też fotografie, ale spisuje się świetnie. OcuSync 2.0 jest pewny, nawet w mieście dobrze się lata. Praktycznie nie miałem z nim żadnych negatywnych przygód. Łączność cały czas ma z urządzeniem mobilnym. Wszystko dopracowane dobrze. Jedyne, do czego można mieć tutaj zastrzeżenia, to do tych ujęć wieczorami. Ale tak poza tym jest naprawdę bardzo dobry. I to, co ma jeszcze lepsze od R2S, to jak robimy ujęcia, jak wykonujemy ujęcia w 1080 w 60 klatkach, na przykład śledzenie, to on nie robi tego kropu. On ma szerszy punkt widzenia, szersze pole widzenia i fajnie naprawdę pod tym względem wychodzi. Patrząc teraz na R2, to co go wyróżnia, to przede wszystkim dodatkowe sensory, te górne, ale też na pierwszy rzut oka widać, że kamera jest inna.
Kamerę tutaj mamy już z sensorem jednocalowym. Jak dla dronów tych mniejszych konsumenckich to jest naprawdę dużo, dlatego że tutaj mamy 20-megapikselową matrycę. Dobrze daje sobie radę. Mamy tutaj profil płaski D-Log też, między innymi. Mamy HLG, mamy 10-bitową skalę kolorów, czyli to już jest bogactwo dla ludzi, którzy lubią postprodukcję i którzy bawią się w postprodukcję, dla, można powiedzieć, twórców bardziej niż hobbystów. Ten dron może być spełnieniem oczekiwań. O czym warto wspomnieć, to jest szersze pole widzenia niż na przykład w Mavicu 2 Pro, bo mamy tutaj ekwiwalent 22 mm, w Mavicu 2 Pro 28 ekwiwalent. Też ADS-B, to jest nowa funkcja, czyli AirSense, wyczuwa samoloty. No i ma też master shoty, o których no, trudno jakoś specjalnie mówić, bo to jest taka cecha już drugo- czy trzeciorzędna, ale te najważniejsze to jest właśnie to. Mamy też nagrywanie w 5K i troszeczkę krótszy czas lotu w stosunku do Mavica R2. To, co mi się jeszcze u niego podoba, to jest fakt, że nawet jeżeli filmujemy w trybie płaskim, w tym profilu płaskim, to podgląd jest w kolorach naturalnych. To jest też nowość, jeżeli chodzi o DJI. I bardzo fajnie się koloruje. Naprawdę ten profil płaski jest łatwiejszy do postprodukcji od Mavica 2 Pro. Jeżeli chodzi o aplikację DJI Fly, ona jest prosta i w stosunku do takich dronów, które już wchodzą w taki etap, na taki etap dość zaawansowany, mam wrażenie, że DJI Fly aplikacja jest trochę za bardzo prosta. Na przykład nie możemy ustawić sobie stylu, czy kontrastu, czy ostrości. Jedyne, czym możemy pograć tutaj, to właśnie samym profilem kolorystycznym. Check complete. Ustawienia zrobimy już w powietrzu. Dobrze, podniosę go na jakieś 40 metrów, żebyśmy byli bezpieczni i mogli się skupić na nagrywaniu. Czyli cały czas drążek lewy do góry. Jesteśmy na 40 metrach. I teraz to, co zrobimy, to zrobimy najpierw filmik RM2 w trybie 4K. Zobaczmy, jakie tutaj są możliwości. W 50 klatkach na sekundę. W trybie manualnym, gdybyśmy mogli to zrobić. Ze względu na to, że nie mamy akurat filterka, więc trzeba go skrócić. Na jedną tysięczną. Można to oczywiście w trybie automatycznym zrobić, ale ja chciałem zrobić w trybie tym. Ale teraz zobaczmy sobie, tu jest wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o balans bieli, ja bym dał na 5600. Tak mniej więcej jak światło dzielne. 4K w 50 klatkach, ISO 100. Bardzo dobrze to wygląda tutaj. Teraz popatrzmy, jeżeli chodzi o kamerę ustawienia. Mamy tryb D-Cine-like do dyspozycji i format coding 265. Dobra. Histogram możemy sobie pokazać. Overexposure jest w porządku. Tu jest w porządku. Wystarczy nam to, co jest. I teraz możemy sobie nagrać kawałek tego filmu w kodeku 265, ale w trybie takim półpłaskim. Akurat mamy McDonald's w tą stronę. Dobrze. Czyli to jest D-Cine-like. On jest do postprodukcji i do barwienia stosowany. Często. A teraz przełączymy na tryb normalny już. Tak wygląda tryb normalny. OK, i to są ustawienia manualne. One się nazywają tutaj Pro w prawym dolnym rogu. Widać te ustawienia. Tak, i delikatnie sobie zjedziemy w trybie tripod. Chciałbym na 2/3 mieć ten znak w proporcjach. OK, jesteśmy. On lata dość szybko nawet w trybie tripod, bo tutaj mi lata 10 metrów na sekundę, więc to nie jest taki wolny tryb. Teraz przejdziemy do trybu foto. Może tak, najpierw smart. Smart Photo już automatycznie sam dobiera ekspozycję, uśrednia, tak jakby robił 3 zdjęcia w jednym. Przejdziemy do trybu single, czyli pojedyncze zdjęcie. Teraz było pojedyncze. I tutaj mamy jeszcze AEB do złożenia w postprodukcji, czyli na przykład w Lightroomie. 5 zdjęć wykonuje, jedno ciemne od najciemniejszego do najjaśniejszego i później można samemu złożyć w postprodukcji, więc przejdźmy do trybu panoramy. To jesteśmy w stanie zrobić panoramę pionową na przykład tego obiektu. Uwaga, start. Teraz ruszał się przez chwilę. Teraz zrobimy, czyli góra, środek i dół. I on jest w stanie nam złożyć taką panoramę, więc on ma piękne te panoramy tutaj. Jeżeli chodzi o te
te parametry i teraz już powinniśmy zobaczyć na podglądzie nawet jak to wygląda. Jak jesteśmy przy jakimś wysokim obiekcie szczególnie, to jest istotne, ale na przykład jeżeli jesteśmy w takim rozległym terenie, możemy sobie zrobić panoramę szeroką, czyli 3 zdjęcia na 3. Spróbujmy. Pierwsze, drugie, trzecie i dalej po lewej. Pierwsze, drugie, trzecie i nam tak łączy. Pierwsze, środkowe i dolne. I w tej chwili zrobiliśmy zdjęcia 3 na 3, automatycznie nam jest w stanie to połączyć. I możemy sobie taką panoramę też obejrzeć. Ona tworzy, widać, że jest bardzo szerokie pole widzenia dzięki temu. Ok, tu jest jeszcze panorama 180 stopni dookoła. Jest też panorama sferyczna, czyli tworzy nam się taka kula wokół tego. I to bardzo ładnie wygląda. Spróbujmy tam kulę zrobić. I to będzie jedno z takich końcowych rzeczy. Ma jeszcze bardzo ładną opcję, która się nazywa timelapse albo hyperlapse. Polega to na tym, że lecimy dłużej, na przykład 10 minut, a on nam robi animację 10 sekund, czy 20 sekund. A dzięki temu na przykład on robi zdjęcia, nakłada i tworzy film, animację timelapse'ową z obiektów w ruchu. Tutaj mamy w tej chwili panoramę sferyczną, zaraz sobie zobaczymy taką kulę czy planetę małą, ale ma piękne te funkcje, jeżeli chodzi o te panoramy. No i do niego tak warto faktycznie zainteresować się. Tydzień, dwa i już człowiek dużo więcej wie. Po jednym elemencie można śmiało te wszystkie czynniki sobie sprawdzać, ale teraz nam tworzy panoramę właśnie sferyczną i ona się delikatnie też obraca. Tu widzimy cały obiekt, można sobie ją ściągnąć, opublikować na przykład na Facebooku coś ciekawego. Pod tym względem jest fajne. Natomiast to, co jest fantastyczne, to jest jeszcze timelapse. Zaraz sobie przejdziemy do tego, czy hyperlapse. Spróbujemy sobie zrobić taki może waypoint. Waypoint jest bardzo fajny, bo można mu wyznaczyć trasę. Teraz jest tak, czyli polecimy nad rondo i będziemy się cofać. Pierwszy punkt, tak, damy mu tak, żeby on nam tą animację zrobił w ten sposób. To będzie nasz pierwszy punkt. Wydaje się, że nic ciekawego. Zanotował go. Cofamy się teraz do nas. Patrzę tylko, żeby nie zahaczyć o złoty znaczek M. I widzimy, że to jest punkt drugi, taki, żeby nam skończył się mak. I zaznaczamy sobie teraz plusik. Nie? Mamy dwa punkty, startowy i ten. Więc robimy zacznij animację. On wykona 75 zdjęć. Leci do tego punktu pierwszego, który mu wyznaczyłem. I wykona nam teraz 75 zdjęć co 2 sekundy, a dzięki temu jesteśmy w stanie mieć przepiękną animację. Będzie to robił przez 2,5 minuty i powstanie nam fantastyczna animacja, która pokazuje na przykład ruch samochodów, chmur. Jak chcemy taką zmianę uchwycić, właśnie to jest idealne, prawda? Czyli głównie ruch samochodów, chmur, to co się zmienia nam w tym, na przykład jak jest więcej osób, jakiś pociąg, przejeżdża stacja kolejowa, tam gdzie te rzeczy się zmieniają. To jest właśnie Hyperlapse Waypoints, czyli od pierwszego punktu do końcowego on taką wykonuje animację. Widzimy, że tu auto już wyjdzie i to powinno nam dość ładnie wyjść. Szczególnie jak są takie za miejsca atrakcyjne i jednocześnie gdzie jest duży ruch uczęszczany pod tym względem. To bardzo fajnie wychodzi. Już w tej chwili wykonał 20 zdjęć, jeszcze 55 wykona. Popatrzę na niego, radzi sobie bardzo dobrze. On ma doskonały sygnał w tej chwili satelitarny, bo ma 18 satelitów. Jeżeli chodzi o akumulator, jeszcze no ma sporą rezerwę, bo może latać jeszcze przez 13 minut. Także widać, że można spokojnie na tym nawet jednym akumulatorze poćwiczyć. Oczywiście warto byłoby mieć drugi akumulator, bo wtedy mamy większą niezależność, ale nawet ten zestaw podstawowy jest już dobry, bo pół godziny to już jest dużo latania. Pół godziny to już jest sporo latania. Oczywiście, jak ktoś chce coś robić więcej, współpracuje później, nie wiem, z miastem, czy robi jakąś imprezę, to może mieć tego, to może jeden akumulator być mało. Ale od czegoś trzeba zacząć. To jest dobry początek. Kiedyś drony latały parę minut zaledwie, a teraz potrafią latać nawet pół godziny na jednym akumulatorze. No dobra, mamy jeszcze 55 sekund do skończenia tej animacji. Robi się coraz ciekawiej, bo dużo aut przejeżdża przez ten
przez to rondo i to wygląda naprawdę super. Teraz spróbujemy sobie odtworzyć to, co nam wyszło, jeżeli chodzi o animację. Ona jest dość krótka, ale mimo wszystko już można zobaczyć, co się dzieje. 3 sekundy tylko trwa, ale to wygląda bardzo dobrze. Oczywiście tutaj są quick shoty. Quick shoty są też dosyć ciekawe. Ja może podlecę do znaku i zróbmy sobie takie odejście, na przykład droni. Droni powinno być lepsze na 30 metrów albo na 35. Start. I on teraz powinien od niego odlecieć wyżej, cofając się i unosząc. I on w tej chwili cofa się i unosi i pokazuje nam z większej perspektywy. I ten powinien być krótszy, bo on już go kończy. Tak. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten podstawowy przegląd możliwości. Tu uważam, że temat jest praktycznie wyczerpany. Dużo pokazaliśmy, jak na taki krótki film. Jest naprawdę ok. I tu jesteśmy w D-Logu M. Naturalne kolory wyświetla. Kodek 265. Histogram. Parametry chciałbym. Ok, tu wszystko gra. Dobra, możemy startować. Jakość podglądu jest zdecydowanie lepsza. Ok, jesteśmy na takiej wysokości, że nie ma tutaj żadnych przeszkód. I zrobię pierwszy krótki film, czyli jak pamiętacie, jesteśmy w profilu płaskim. Teraz chciałbym ten film nagrać w rozdzielczości 5K. Jeżeli chodzi o klatkaż 25, shutter speed, dzisiaj latamy bez filterków, mam komplet z Freewella, ale chciałbym porównać z Maviciem R, dokładnie mieć odniesienie dwójką, tak jak teraz, możemy nagrywać. Polecę bardzo wolno w bok, chciałbym pokazać to rondo i cały obiekt. To jest profil płaski. Zmienię na HLG. Polecimy z powrotem. To wymaga delikatnej postprodukcji. Lecę z prędkością około 4 metry na sekundę. Ci się bardzo dobrze. Super, tak jak teraz może być. Dobra, mamy ten przykład. Trzeci profil to oczywiście profil normalny, klasyczny. Niewiele nam się tutaj zmienia. Zwróćcie uwagę na ekspozycję, to nam się najbardziej zmieniło. Tu mamy obraz niedoświetlony, jedną działkę przysłony. Profil normalny, dość ostry. Ok, podlecimy bliżej znaczku M. I zrobimy sobie jeszcze parę rzeczy, między innymi fotografię. Może tak, jedną fotografię, którą chciałbym wykonać stąd, to jest AEB właśnie. Zdjęcie smart. Czyli on automatycznie łączy z HDR. Świetnie. Przechodzimy do Master Shots. Zaznaczmy obiekt. Start. W pobliżu nie ma żadnych przeszkód.
dron sam podejmuje decyzję, jakie ujęcia mają być wykonane. Dziwne jest to uczucie, szczególnie jak mi wchodzi w śmigła i on zaczyna lecieć po swojemu. Ciekawe te ujęcia wykonuje, to fakt. Każde jest trochę inne. Widać, że pole widzenia jest dość spore i mamy tutaj sporo śmigieł w kadrze. Oczywiście, gdybym miał filtry, byłoby inaczej. Teraz wznosi się cała kombinacja ruchów. Jesteśmy nad znaczkiem Maka. No proszę. Obniża się. No i właściwie to tyle. On już wykonał teraz master shoty. To co chciałbym zrobić jeszcze, to panorama pionowa. Start. Świetnie. Troszkę odlecę i zrobimy panoramę 360. Będzie bardzo ciekawa z tej perspektywy. Ok, możemy zobaczyć sobie, jak wygląda panorama sferyczna. Całkiem ładnie wyszło, tak jak chciałem. Pionowa też wyszła nieźle. No, oczywiście szereg prób zrobić. Mam wrażenie, że jest dużo lepsza, jeżeli chodzi o podgląd z tego drona w stosunku do Mavica 2. To jest odczuwalne dopiero po zmianie z dwójki na 2S. Jak na co dzień korzysta się z Mavica 2, w ogóle się tego nie odczuwa, ale to w pierwszej chwili jest to dużo wrażenie, chyba największe, jakie tutaj mamy. Oczywiście trochę krótszy czas lotu, a tak poza tym to są bardzo podobne rzeczy. Spróbujmy zrobić w takim razie jeszcze jeden ciekawy manewr, a mianowicie helix, tylko dłuższy, na jakieś nawet 120 metrów. 3, 2, 1. To powinno być bardzo dobre wrażenie, bo w tym momencie dron zaczyna nam się podnosić i po spirali leci. Jeden z ciekawszych trybów tutaj, jeżeli chodzi o możliwości autonomiczne. Dlatego, że nie dość, że zmienia odległość, to jeszcze zmienia zupełnie perspektywę. I w końcówce widzimy cały taki rzut na całość tego obszaru. Było świetne wrażenie, jak on się sam zbliża tutaj, faktycznie. Zaznaczmy go. I teraz jeszcze chciałbym wykonać może asteroid. Start. 3, 2, 1. Thank you.
mnie. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście ten materiał do końca. W nagrodę dla Was za cierpliwość i za wytrwałość mam darmowy warsztat Filmujemy dronem. A dla wszystkich osób, które chcą czegoś więcej, zapraszam na Drone Bootcamp, na moją platformę. Zapraszam też do moich warsztatów tematycznych i produktowych na platformie Drone Bootcamp. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki serdeczne za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie.